Cześć, witajcie moi kochani w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj Mikołajki. Ja przygotowałam sobie czapkę, w której lecę do szkoły. Mam nadzieję, że się dzieciaki ucieszą. I jeszcze muszę, słuchajcie, mam takie kolczyki ze świecącymi Mikołajkami. To jeszcze to muszę zapodać i będę po prostu dzieciaki straszyć w ten mikołajkowy dzień. Tak, a co? Trzeba trochę porozweselać towarzystwo i środowisko. Witamy Was z kotkiem. Proszę bardzo. Kotek usłyszał, że nagrywam i od razu przyleciał, bo kotek tak ma. Kotek ma parcie na szkło. Jestem najpiękniejszym kotem, najcudowniejszym i chcę być we vlogach, tak? Trudno. Trzeba mi się tutaj wyciągnęło coś. Także ja dzisiaj w czapce mikołajkowej zapodaję na pocztę. Jest godzina przed moją szkołą. Mam nadzieję, że zdążę wysłać i odebrać paczki. I jeszcze otworzymy z rana kalendarze. Powiedziałam kalendarze, jakbym miała 1000 kalendarzy. Kalendarz będzie otwierany na kocie. Słuchajcie, wczoraj nie otwierałam. Tutaj mamy piąteczkę. O, mamy piąteczko. Nie ma lekko. O, proszę bardzo. I mamy czekoladkę w kształcie łosia. I dzisiaj jest 6. Ja sobie te czekoladki zostawię na popołudnie, jak przyjdę ze szkoły. Szóstka jest. Szóstka. Szóstka. Bardzo ładnie się otwiera ten kalendarz. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tak, otwieramy razem. I podkowa. Także mamy łosia z podkową i kota, na którym otwieramy kalendarze. Tak, kotek? Dziunia, nie udawaj. Nie udawaj, susła. Uśmiechnij się. Uśmiechnij się do widzów. No, cały kot. Dobra, to ja lecę. Halo, halo, moi kochani. Właśnie mamy załatwioną pocztę i to takim sprytnym sposobem. Godzinę mi to prawie zajęło, ale zdążę do szkoły. Na poczcie wszyscy bardzo sympatycznie do mnie podchodzili, bo byłam jedyną osobą w mikołajowej czapie i z mikołajowymi kolczykami. To się nazywa sposób na panie pocztowe. Ja tak poważnie, to one zawsze są miłe, tylko strasznie to wolno wszystko idzie, tam trzeba kupę jakichś rzeczy tu dokleić, tam dostemplować, człowiek po prostu wysiada. Jest, słuchajcie, bardzo ślisko, bo jest minus 5 stopniów, a padało. To, co słońce roztopiło u mnie na masce, to roztopiło, ale to, co jest siwy dym, to jest siwy dym. Także trzeba ostrożnie jechać. Dzisiaj się nie poszaleje. Nawet się robi minus 6, słuchajcie. No nic to. No nic to. Trzeba po prostu dojechać w tychże warunkach. Zima się zaczyna dopiero, tak już wiecie. Różnie może być. A ja jadę do szkoły, próby na jasełka, lekcje, w międzyczasie treningi, muzyczne oczywiście. I tak będziemy się dzisiaj bawić. Nawet mam dobry humor od rana, bo sobie oszczędziłam jutro tego wychodzenia z domu na pocztę. Znaczy pewnie coś może być pocztowego, słuchajcie. Bo mnie nie ma w domu, to coś może przyjść, ale to już co innego jest odebrać, a co innego wysyłać. Także mam jeszcze jedną przesyłkę niewysłaną do Was, z tych, co zebrałam. Bardzo jestem z tego powodu zadowolona, ale to mówię, na dwa rzuty to było po kupę wysyłek. Niestety. Powinien być specjalny punkt pocztowy dla tylko wysyłających duże ilości. Dokładnie tak. Żeby się reszta nie denerwowała, to co z tyłu stoi. Chciałam zauważyć. No zobaczymy. Ciekawe, jakie wrażenie będzie na mój temat.
temat. A propos czapki. Będą piszczeć, bo to są małe dzieci, to będą piszczeć. Te dorosłe to już nie będą, na przykład mało są klasy, ale małe będą. Bardzo dobrze. Ciepła ta czapka, damy radę. Ostatecznie. Dokładnie. Także tak dzionek mija. Jedna sprawa więcej załatwiona, z czego jestem przeszczęśliwa i przezadowolona, bo jutro będę miała więcej czasu, żeby porozgruzowywać pewne rzeczy. Chociaż o dziwo wczoraj wyrobiłam się i z mailami, i z SMS-ami, z różnymi rzeczami, co jest dziwne, no bo tu szkoła jeszcze doszła, ale tak jakoś dałam radę. No i ten vlogmas i wgrałam w ogóle, dałam radę. No ale dzisiaj jak dzisiaj. Można przyjść i paść, może być różnie, może nie być siły. A, no i jeszcze wczoraj przecież rozgruzowałam całą tą wielką pakę z Ameryki, co będziecie mieli na poprzednim vlogu. Jakby ktoś był ciekawy, jakie rzeczy świąteczne w Ameryce zapadają, jakie do mnie przyszły, to zapraszam bardzo serdecznie. Także myślę, że będzie Wam się podobało, bo mi się podobało bardzo, bardzo. A jutro to my będziemy z Sylwkiem jeszcze walczyć z tym programem, żeby było A głośno, B, żeby się włączał. To tak różnie bywa. No, także tak. A ja już dojeżdżam, więc Azalisz kończę i odzywam się potem. Pytać z matematyki. A ja wiem, że ty z matematyki jesteś dobry. No ja wiem, że Mikołaj... Za to, że ty zdjęcia robisz, to nie będziesz odpowiadał. Proszę. Dziękuję. No to się tu łatwo ustawi. Ale tak, poprosimy tutaj panie do przodu, tak? Asia, aha. Pa.
Mam chwilkę przerwy i wyszłam do sklepu, tutaj takiego pobliskiego, poczekajcie. I właśnie dostałam pochwałę znowu za piękną czapkę, także tak może być. Nie wiem, co będzie nagrane na Mikołaja, bo oddałam jednemu początkującemu youtuberowi kamerę. Także jak coś zobaczymy z Mikołajek, to on, nie ja. A ja lecę do szkoły. Nie dość, że mam czkawkę, to jeszcze kot usłyszał, aparat już przyszedł. Chciałam Wam pokazać, co dostałam. Otóż do ciamkania dostałam cukierasy, które są o smaku banany i bananów mlecznej czekoladzie. I takie dumle, fajne. Oraz kubek z jednorożcem, śliczny. Karteczkę świąteczną i świąteczną bombkę, która się przekręciła podczas podróży. Będę musiała trochę popracować nad tym, żeby ją jakoś do pionu ułożyć, bo mam do góry nogami. Tak się przekręciła. No zbić się nie zbiła, bo jest plastikowa, ale ręcznie robiona. A to będę ciamkać na wizji i będziemy patrzeć, jak smakuje.